Czy zdarzyło ci się kiedyś, że twój telefon nagle się wyłączył, gdy najbardziej go potrzebowałeś? Czy chciałbyś dowiedzieć się, jak przedłużyć żywotność baterii i cieszyć się swoim urządzeniem przez cały dzień? Jeśli tak, to ten film jest dla ciebie. Przedstawiam ci 10 sposobów, jak ograniczyć zużycie baterii w telefonie z Androidem bez rezygnowania z funkcjonalności i wygody. Numer 1. Ustaw krótszy czas wyłączania się ekranu. To oznacza, że telefon automatycznie zgaśnie ekran po określonym czasie bezczynności. Możesz zmienić ten czas w ustawieniach ekranu. Im krótszy czas, tym lepiej dla baterii, ponieważ ekran jest jednym z największych zużywających energię elementów telefonu. Numer 2. Zmniejsz jasność ekranu lub ustaw ją na automatyczną. Jasność ekranu wpływa na to, ile światła emituje ekran i jak bardzo obciąża baterię. Możesz zmniejszyć jasność ekranu ręcznie lub włączyć opcję automatyczną, która dostosowuje jasność do warunków oświetlenia. Numer 3. Wyłącz dźwięki i wibracje klawiatury. Dźwięki i wibracje klawiatury są niepotrzebnymi efektami, które zużywają dodatkową energię. Możesz je wyłączyć w ustawieniach dźwięku i wibracji. Nie tylko zaoszczędzisz baterię, ale także unikniesz irytowania otoczenia. Numer 4. Ogranicz aplikacje, które zużywają dużo baterii, zwłaszcza te, które działają w tle lub wyświetlają reklamy. Niektóre aplikacje mogą zużywać więcej energii niż inne, zwłaszcza jeśli działają w tle, aktualizują dane, wysyłają powiadomienia lub wyświetlają reklamy. Możesz sprawdzić, które aplikacje najbardziej obciążają baterię w ustawieniach baterii. Możesz też ograniczyć lub wyłączyć ich działanie w tle, wyłączyć powiadomienia lub zainstalować blokery reklam. Numer 5. Włącz opcję bateria adaptacyjna. To inteligentna funkcja, która dostosowuje zużycie energii do twojego stylu użytkowania i ogranicza procesy w tle dla aplikacji, z których rzadko korzystasz. Możesz włączyć tę opcję w ustawieniach baterii. Dzięki temu telefon nauczy się, które aplikacje są dla ciebie ważne, a które nie, i odpowiednio zarządza baterią. Numer 6. Usuń nieużywane konta. Jeśli masz zsynchronizowane z telefonem konta z różnych usług, takich jak poczta, media społecznościowe czy sklepy internetowe, mogą one automatycznie aktualizować i synchronizować dane, co obciąża baterię. Możesz usunąć te konta, z których nie korzystasz, w ustawieniach kont. Dzięki temu zmniejszysz ilość danych, które telefon musi pobierać i przetwarzać. Numer 7. Włącz tryb ciemny. To funkcja w Androidzie, która zmienia kolorystykę interfejsu na ciemną. Dzięki temu ekran emituje mniej światła i zużywa mniej energii, zwłaszcza jeśli masz ekran OLED, który wyłącza piksele, gdy są czarne. Możesz włączyć tryb ciemny w ustawieniach ekranu lub w menu szybkiego dostępu. Numer 8. Wyłącz niepotrzebne funkcje, takie jak Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC czy synchronizacja danych. Te funkcje mogą być przydatne, ale jeśli nie korzystasz z nich w danym momencie, nie ma sensu, aby działały w tle i zużywały baterię. Możesz je wyłączyć w ustawieniach lub w menu szybkiego dostępu. Pamiętaj, żeby włączyć je ponownie, gdy będziesz ich potrzebować. Numer 9. Zmień tapetę na statyczną. Tapeta to obraz, który widzisz na ekranie głównym telefonu. Niektóre tapety są animowane lub interaktywne, co oznacza, że zmieniają się w zależności od czasu, ruchu, telefonu lub dotyku. Takie tapety mogą być atrakcyjne, ale także zużywają więcej energii niż statyczne, czyli nieruchome. Możesz zmienić tapetę na statyczną w ustawieniach ekranu. Wybierz obraz, który ma mało kolorów i kontrastów, ponieważ to także wpływa na zużycie baterii. Numer 10. Wyłączenie zbędnych aplikacji. To oznacza, że możesz zatrzymać lub usunąć aplikacje, których nie używasz, a które zajmują pamięć, procesor i baterię telefonu. Możesz to zrobić poprzez przejście do ustawień. Aplikacje i usługi. Wszystkie aplikacje. Następnie możesz wybrać aplikację, która ma być wyłączona i kliknąć opcję wyłącz. W ten sposób możesz wyłączyć niepotrzebne aplikacje, co pozwoli na optymalizację działania systemu Android. Jeśli ci się podobało, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz dla większego zasięgu.